Pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo Was gorąco witam. Piątek, dzisiaj mamy święto w Kościele. Wspominamy dwóch apostołów, Szymona i Judę Tadeusza. Dlatego też czytanie Ewangelia jest ze święta. I ona się kończy takimi słowami. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. To jest Ewangelia, która dzisiaj nam przynosi dobrą nowinę. Bóg, który uwalnia. Pan, który sprawia, że w gąszczu różnych pokus, niemocy, dręczenia, bezsenności, zamartwiania się różnymi rzeczami, możemy iść za Jezusem i mieć drogę prostą. On jest tym, który nas uwalnia z tego. To nie jest tak, że będąc przy Bogu, czyli tutaj słuchacze Zoomu, jesteśmy przy Bogu, idziemy za Nim, troszczymy się o życie duchowe i że nie wpadamy w pułapki złego ducha. My też wpadamy w dręczenia, w bezsenności, zamartwianie się. To, że coś mnie dołuje bardzo, że nie mam siły żyć, to jest też i nasze doświadczenie. I dzisiaj Ewangelia jest dla nas dobrą nowiną. Jeżeli tego doświadczasz, dotknij się Jezusa. W modlitwie zachęcam, żeby zrobić coś bardzo prostego. Jak się można dotknąć Jezusa? Ja to robię w ten sposób, gdy mi brakuje siły, że zamykam oczy i biorę rękę Pana Jezusa, kładę ją na swoim sercu. On jest tym, który dotyka naszego serca, wzmacnia nas. I możesz tak przez chwilę pobyć, oddychać z ręką Jezusa na swoim sercu, przyjmować Jego błogosławieństwo, Jego dotyk uwalniający. Jego dotyk przemieniający. 2 minuty, 5 minut, doświadczenie, jak Bóg mnie dotyka, które wszystko przemienia, odzyskuje siły i nadzieję. I zachęcam Was dzisiaj do takiej modlitwy. Jak się skończy Zoom? Po naszym teledysku. Zatrzymaj się w taki prosty sposób, bo jak słyszymy w Ewangelii, cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Dotyk Pana Jezusa, który przemienia nasze życie. Na to Wam błogosławię. Pamiętajcie, żeby to zrobić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i tych z Was, którzy mieszkają w Szczecinie albo w okolicach, zapraszam w niedzielę na spotkanie osobiste ze mną. Będzie msza święta z modlitwą o uzdrowienie w sanktuarium Andrzeja Boboli na Pocztowej 22. W Dolnym Kościele o godzinie 17 będzie uwielbienie i konferencja, a później o godzinie 18 msza święta. Przekażcie tę informację tym wszystkim, którzy macie znajomych, kogo znacie, Szczecin i okolice. Zapraszam do naszej wspólnej modlitwy na żywo, do spotkania. A teraz posłuchajmy Mocnych w Duchu. Tutaj mamy teledysk Mocnych w Duchu. Do wyboru jeden albo drugi. Módlmy się dalej, prosząc o Ducha Świętego.